Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się nie tyle recenzją wielkiej kolekcji komiksów Marvela, co przedstawieniem mojej przygody z tą kolekcją oraz chciałbym zaprezentować swoje top 10 najlepszych tomów, które ukazały się w pierwszej 60 wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Poznałem komiksy w erze T.M. Semika. Gdy rodzice kupili mi pierwszego Batmana, to chyba jeszcze nie umiałem nawet czytać. Ale wciągnąłem się w komiksy tak czy inaczej i prawda jest taka, że z różnym natężeniem kolekcjonowałem i czytałem lektury komiksowe przez wiele lat. Jednak ostatecznie, krótko po roku 2000, można by powiedzieć, że moja pasja do zbierania komiksów zapadła w lekki zimowy sen, z którego przebudziłem się w momencie, gdy w moje ręce trafił Spider-Man Powrót do domu w twardej oprawie. Ponieważ początkowo wielka kolekcja komiksów Marvela trafiła tylko do trzech województw, w których badano rynek pod względem zapotrzebowania, to niestety nie miałem tego szczęścia i nie kupiłem swojego Spider-Mana w kiosku, tylko zwyczajnie musiałem nabyć go na Allegro i to za cenę nie 14,90, tylko bodajże 25 zł. Ale tak czy owak, za 6-zeszytowy tom w twardej oprawie nie była to wygórowana kwota i nie zastanawiałem się ani chwili. Zaprenumerowałem wielką kolekcję komiksów Marvela i spodziewałem się, że lada moment dostanę kolejne tomy tej kolekcji, ponieważ miały się ukazywać co 2 tygodnie. Ale niestety przyszło mi czekać prawie pół roku, bo w międzyczasie skończyło się to badanie rynku, o którym wspomniałem. Przeanalizowano wyniki badania rynku, HZ doszło do wniosku, że opłaca się wydawać wielką kolekcję komiksów Marvela. No i ostatecznie z pełną parą została ona wznowiona jakoś pod koniec 2012 roku. Wtedy zaczęły do mnie przychodzić kolejne tomy i ostatecznie po 2,5 roku, a prawie 3 latach od kiedy kupiłem Spider-Mana Powrót do domu, wreszcie udało mi się zebrać planowaną na samym początku 60 tomów tych najlepszych historii, które Marvel wydał przez ostatnie 40 lat. I ponieważ chciałbym zakończyć ten film optymistycznym akcentem, czyli swoim zestawieniem top 10 najlepszych tomów z pierwszej 60, no to teraz powiem trochę o minusach WKKM. Po pierwsze, był pewien problem dystrybucyjny. Mianowicie jako osoba prenumerująca WKKM dostawałem swoje tomy znacznie później niż ci, którzy nie zdecydowali się na prenumeratę, tylko kupowali te tomy w normalnym cyklu wydawniczym w kiosku albo w InMedio. Lata temu prenumerowałem Spider-Mana z T.M. Semik i prawda jest taka, że dostawałem każdy zeszyt w momencie, gdy miał on swoją premierę. Naprawdę, tamta prenumerata sprawdzała się w 100% i nigdy nie czułem się pokrzywdzony, a prenumerata od HZ, no cóż, można by trochę na nią narzekać. Poza problemem dystrybucyjnym, nie do końca podobał mi się dobór tych wszystkich tomów z pierwszej 60. To znaczy, owszem, są tutaj pewne perełki, o których za chwilę powiem więcej, ale jest bardzo dużo średniaków, a nawet kilka takich tomów, które wręcz nie powinny się w tej kolekcji znaleźć. Często mamy tu do czynienia z takimi komiksami, które nie są dobre same w sobie. To znaczy, są na przykład częścią jakiegoś dużego runu i cały ten run jest jak najbardziej dobry i polecany przez licznych fanów, ale niekoniecznie ten tom, który my dostajemy, który na przykład zbiera jakieś 6 zeszytów czy 7, jest esencją tego, co jest dobre w tym ranie. Poza tym, nie będąc fałszywie skromnym, muszę przyznać, że przeczytałem trochę komiksów w swoim życiu i na przykład dosyć dobrze znam niemal wszystkie historie, które wydano z Daredevilem. I o ile według mnie Daredevil Born Again, czyli Odrodzony, jest bardzo dobrym wyborem do takiej kolekcji, o tyle uważam, że Diabła Stróża można by było zastąpić czymś lepszym. I takich przykładów można by mnożyć. Mamy do czynienia na przykład z Thorem, którego bodajże aż 4 tomy ukazały się w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, z czego dobry jest, prawdę mówiąc, tylko jeden, a reszta, jak dla osoby, która nie zna Thora, absolutnie do poprawki. Kolejnym minusem, takim umiarkowanym, wielkiej kolekcji komiksów Marvela jest orientacja HZ na zaprezentowanie czytelnikowi wszystkich eventów, które miały miejsce w tym uniwersum. I tak jak niektóre z tych eventów można było zrozumieć bez tie-inów, tak niektóre zwyczajnie były straconym czasem. Dla mnie osobiście niektóre eventy, takie jak Oblężenie albo Tajna Inwazja, po prostu były jednym wielkim chaosem, którego nie byłem w stanie zrozumieć. I wiedziałem, że nie jest to kwestia jakby samej historii. Bardziej jest to kwestia, powiedziałbym, wydawnicza, która niestety zmusza HZ do okrojenia całej tej dużej historii składającej się z kilkudziesięciu zeszytów do raptem kilku. I niestety przez to mój odbiór WKKM momentami był mocno utrudniony. Skoro już opowiedziałem o minusach tej kolekcji, najwyższa pora powiedzieć trochę o plusach.
Pierwszym i dosyć dużym jest fakt, że dostajemy wreszcie po polsku dobre historie Marvela, wydane bardzo ładnie, bo w twardej oprawie i względnie tanio, bo za raptem 40 zł. Drugim bardzo dużym plusem jest fakt, że komiksy te były dostępne w większości salonów prasowych w naszym kraju. W kioskach ruchu, w salonach InMedio czy różnych innych nie było potrzeby prenumerowania tej kolekcji, by dotarła w Twoje ręce. Według mnie bardzo duży plus, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że większość komiksów, które wychodzą teraz z innych wydawnictw w Polsce, można kupić praktycznie tylko w księgarniach specjalistycznych. Trzecim bardzo ważnym plusem jest fakt, że wielka kolekcja komiksów Marvela pobudziła do pracy polski rynek komiksowy i wreszcie dostaliśmy w swoje ręce wiele komiksów długo wyczekiwanych na naszym rynku. Liczne polskie wydawnictwa zaczęły dwoić się i troić po to, by dać nam naprawdę najlepsze tytuły z takich wydawnictw jak DC, jak Image, jak IDW i prawdę mówiąc, okresu takiego prosperity jak to, które mamy obecnie, nie pamiętam kiedykolwiek wcześniej na polskim rynku komiksowym. Na miejscu 10 znalazł się komiks Spider-Man Ostatnie Łowy Cravena. Ten komiks to bardzo ambitne wypociny i jeden z tych tytułów, które wprowadzają dużo mroku w historie superbohaterskie. Pierwsza publikacja tych zeszytów miała miejsce w 1987 roku, ale klimatem jest mu znacznie bliżej do Spawna, który zadebiutował 5 lat później, czy do najmroczniejszych tytułów z Batmanem niż do stereotypowego Spidermana. Świetna historia z bardzo wyrazistym finałem i narysowana absolutnie obłędnie w każdej warstwie. Szkic, tusz, kolory. Na miejscu 9 znalazł się komiksowy event Root M. Dla mnie to jedyny event, czy też crossover w całej tej kolekcji, w którym poza ogólną bijatyką jest ciekawy pomysł, sprawnie umotywowani bohaterowie i naprawdę rewelacyjne rysunki. Ponadto cała historia jest w pełni zrozumiała bez jakichkolwiek tie-inów i osobiście jest to jedyny event, który w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela dał mi naprawdę sporo satysfakcji z czytania. Na miejscu 8 mojego zestawienia mamy Wolverine Broń X. To komiks, który z jednej strony bardzo dotkliwie i plastycznie pokazuje ludzkie cierpienie, zaś z drugiej stara się uchwycić mechanizmy, które sprawiają, że ludzkość staje się zezwierzęcona i brutalna. Ten utwór zadaje pytanie o sens człowieczeństwa, jednocześnie pokazując, że cierpienie nie uszlachetnia, a wręcz przepoczwarza w bestie. Jest to komiks jednego autora, Barry'ego Windsora Smitha, który miał bardzo klarowny pomysł i pieczołowicie go zrealizował. Na miejscu 7 absolutny klasyk – Uncanny X-Men Mroczna Phoenix. Nie jestem ogromnym znawcą w kwestii X-Men, ale ten komiks zrobił na mnie duże wrażenie. Zazwyczaj komiksy drużynowe nie poświęcają równie dużo uwagi każdemu z bohaterów, ale tutaj nie miałem tego wrażenia. Największe plusy tego albumu to Hellfire Club, czyli nasi antagoniści, pierwsze pojawienie się Kitty Pryde i Dazzler, dwóch naprawdę fantastycznych bohaterek, no i Phoenix, oczywiście. Na miejscu 6 Wolverine Staruszek Logan. Lubię ten tytuł za konwencję postapokaliptyczną, świetnie zrealizowaną zarówno w warstwie tekstowej, jak również wizualnej. Jest to komiks, w którym spotykamy bardzo wielu bohaterów uniwersum Marvela, jednak na każdego Mark Millar miał ciekawy pomysł i wszystkie spotkania śledzimy z niegasnącym zainteresowaniem. Jest to po prostu ekscytująca i świetna lektura. Na 5 miejscu mojego zestawienia mamy komiks Spider-Man Niebieski. Polski czytelnik miał już całkiem sporo okazji, by zapoznać się z duetem twórców Loeb Sale. Cieszę się, że również w wielkiej kolekcji komiksów Marvela znalazło się miejsce dla przynajmniej jednego tytułu z trylogii kolorów. Jest to komiks opierający się na emocjach, bardzo wzruszający i dzięki temu daje nam, czytelnikom, poczucie świeżości w tym Marvelowym uniwersum. To nie Spider-Man jest głównym bohaterem, tylko Peter Parker i Mary Jane, a przede wszystkim Gwen Stacy. Na miejscu 4 mojego zestawienia mamy dwa pierwsze tomy Astonishing X-Men Jossa Whedona i Johna Cassadaya. Obdarowani i niebezpieczni to dwa pierwsze z 4 tomów Astonishing X-Men Whedona i Cassadaya. Jest to bardzo dobra historia, okraszona świetnymi rysunkami i aż szkoda, że w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela nie otrzymaliśmy jej kontynuacji. Niemniej w tym co mamy, dostajemy mutantów w świetnej formie.
powraca Kitty Pryde, a chwilę później Colossus. Zaognia się konflikt pomiędzy Cyclopsem a Wolverinem, a przy tym wszystkim nagle ktoś odkrywa lek na mutację. Fantastyczna lektura. Na trzecim miejscu mojego zestawienia znalazł się komiksowy Elseworld 1602. Jest to świetny Elseworld, napisany przez legendę komiksowego medium. Historia jest świetna, wielowątkowa. Nie odczuwamy przepychu bohaterów, a wręcz odnosimy wrażenie, że na każdego z nich był naprawdę ciekawy XVII-wieczny pomysł. Po publikacji tego komiksu powstało jeszcze kilka opowieści osadzonych w realiach 1602, ale to już historia na inną okazję. Na drugim miejscu mojego top 10 znalazł się komiks Daredevil Odrodzony. To jest komiks, który w konwencji superhero przełamał wiele tematów tabu, takich jak pornografia, prostytucja czy narkomania. Dla mnie jest to protoplasta takich historii jak chociażby film Dark Knight Rises Nolana. Film o upadku, załamaniu i ponownych narodzinach, odbijaniu się od dna i wchodzeniu na nowe wyżyny. Jest to jedyny komiks w całej kolekcji napisany przez Franka Millera, absolutnego człowieka legendę branży komiksowej. A dla wielu fanów Daredevila jest to najlepsza historia z tym bohaterem ever. Nic tylko czytać. I wreszcie na pierwszym miejscu mojego top 10 pierwszej 60 wielkiej kolekcji komiksów Marvela uplasował się komiks Marvels. Ten komiks to ewenement i musi stwierdzić to każdy, kto weźmie go do ręki i zacznie czytać. Jest to historia superbohaterów Marvela opowiedziana z perspektywy fotografa sprzedającego zdjęcia do gazet. I przedstawiona z niezwykłą dbałością o takie detale jak oryginalne lata, w których kluczowe historie Marvela opowiedziano po raz pierwszy, zmieniające się nastroje w USA czy na świecie, czy wreszcie choćby moda i fryzury, które były modne w różnych latach. Marvels porusza temat superbohaterów w ogóle i robi to tak, jakby chodziło o celebrytów. Najpierw ich podziwiamy i wspieramy, później zaczynamy się ich bać i odtrącamy, by wreszcie, dostrzegając w nich ludzkie cechy, móc ich zaakceptować. To wspaniałe przesłanie świetnie ilustrują ręcznie malowane prace plastyczne Alexa Rossa, którym znacznie bliżej jest do arcydzieł pędzla niż rysunków komiksowych. Jeśli chcesz dać szansę komiksowi i zastanawiasz się, jaki album z wielkiej kolekcji komiksów Marvela wybrać, niech będzie to Marvels. I na dobrą sprawę to już wszystko, czym chciałem się podzielić z Wami w dzisiejszym odcinku. Opisałem pokrótce swoją przygodę z WKKM. Opowiedziałem o pewnych minusach tej kolekcji, które utrudniały mi lekturę poszczególnych tomów oraz podzieliłem się swoimi subiektywnymi plusami, a jednym z nich było moje zestawienie 10 najlepszych tomów, które dała nam ta kolekcja. Już dziś zapraszam Was do następnego odcinka, w którym zajmiemy się recenzją pewnego względnie nowego komiksu z Vertigo. Do zobaczenia!